Cześć, z tej strony Marek Pająk. Witam serdecznie. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia mojego pierwszego filmu z cyklu Spider's Crunch Time. Jest to moja autorska formuła, w której będę starał się wycisnąć maksymalne możliwości sprzętu powierzonego do testu. Będziemy testować przeróżne rzeczy, takie jak gitary, wzmacniacze, efekty. Wszystko tak naprawdę, co lubimy. Do pierwszego testu trafił do mnie wzmacniacz rodzimej produkcji. Jest to lampowy wzmacniacz Laboga DS40. Zanim zagram pierwsze dźwięki, chciałbym może 2-3 słowa powiedzieć na temat firmy Laboga, a właściwie genezy powstania brzmienia Diamond Sound, ponieważ akurat ten wzmacniacz nosi taką nazwę. Cofnijmy się do roku 73, kiedy to Adam Laboga zakłada firmę Diamond Sound, bo tak się też nazywała firma pana Adama Labogi, który zaczął produkować wzmacniacze lampowe. Jak wiadomo, Diamond Sound, pierwsze konstrukcje możemy spotkać na starych fotkach z polskich scen. W trakcie rozwoju jakby firmy, firma Diamond Sound zmienia nazwę na nazwisko założyciela, czyli na firmę na nazwę Laboga. I pojawia się dużo ciekawych, fajnych konstrukcji, takich jak Alligator, Cayman, czy z tych bardziej metalowych, takich jak no, przede wszystkim Mr. Hector, jak i również mniejszy wzmacniacz lampowy dedykowany dla użytkowników tak zwanych domowych, czyli Beast. W roku 2015 firma postanawia wrócić troszeczkę do korzeni i jakby wrócić do tej idei brzmienia Diamond Sound. I pojawia się pierwszy wzmacniacz, jest to wzmacniacz DS50, który swoją jakością wykonania i brzmieniem może spokojnie być stawiany obok najlepszych marek światowych. W 2020 roku firma Laboga, prowadzona już przez Eryka Labogę, no niestety pan Adam w 2018 w listopadzie umiera. Eryk Laboga, syn, postanawia kontynuować tą wizję ojca i w 2020 roku pojawia się najnowszy wzmacniacz serii Diamond Sound. I jest to wzmacniacz 40-watowy z możliwością przełączenia na 20-watów. No cóż, zapraszam w takim wypadku do osłuchania wzmacniacza. Zobaczymy, co ciekawego, fajnego nam zaprezentuje. Zapraszam. Wzmacniacz ten zbudowany jest na czterech lampach 6V6 oraz czterech lampach ECC83. Lampy mocy to wybór jeszcze Adama Labogi. To było jego życzenie, żeby jakby zbudować wzmacniacz na bardzo starych konstrukcyjnie lampach, na których konstruowane były stare Fendery. A więc tak, mamy tutaj 40-watową głowę, kanał czysty oraz kanał przesterowany, z czego tak naprawdę kanał przesterowany daje nam bardzo duże możliwości, ponieważ mamy do dyspozycji tak naprawdę dwa drive'y, drive 1 oraz drive 2, jak i również mamy do dyspozycji booster oraz możliwość jeszcze zastosowania potencjometru solo, czyli w sytuacji, kiedy po prostu chcemy zagrać jakąś solówkę. Mamy do dyspozycji przy kanale drugim możliwość regulacji tak zwanego headroomu, czyli tak, standardowo to jest DS headroom. Tutaj mamy wersję low oraz high. Chodzi tutaj przede wszystkim o jakby obniżenie nasycenia, czy też jakby
nasycenia mocy. Dodatkowo tak, mamy jeszcze też przy ekwalizacji mamy możliwość wybrania jakby charakterystyki środkowego pasma. Przy kanale czystym trzy opcje, tak zwane bright, czyli podbicie wyższych częstotliwości, rozjaśnienie brzmienia. Czyli mamy albo off, albo jedynkę, lub też dwójkę. Ciekawym też elementem jest tutaj zastosowanie takiego przełącznika jak ham, co ma na celu jakby obniżenie troszeczkę szumów i brumów wynikających z gitary. Akurat mamy tutaj strata, który ma w sobie single, więc podejrzewam, że dużo rzeczy, mam nadzieję, tutaj nam przytnie. Jesteśmy na barwie czystej. Mamy bardzo mocny kłąk. Moim ulubionym ustawieniem jest chyba 1, czyli delikatne podbicie jasnego pasma. W moim mniemaniu troszeczkę jest ciemne brzmienie, chociaż zawsze możemy tutaj tą barwę poprawić poprzez zastosowanie troszeczkę więcej presencji. Ja tutaj ustawiłem generalnie ekwalizację na 0. Oczywiście jeśli chodzi o kwestię nasycenia gainu, za chwilę zresztą porozmawiamy o gainie, to już jest kwestia czysto osobista. Natomiast podstawa, czyli ekwalizacja, jest na 0. Stąd też no wydaje mi się, że ten Bright najfajniej moim zdaniem funkcjonuje właśnie na pozycji pierwszej. Okej, czyli to jest czysta barwa, jak słyszycie, jest bardzo przejrzysta, bardzo klarowna. Na poziomie czystej barwy możemy zastosować też booster. Będzie głośno. Dobrze, przejdźmy w tym momencie do barwy przesterowanej, czyli przełączamy się na kanał Drive. Co ciekawe, tutaj warto zwrócić przede wszystkim uwagę na przełączniki i zastosowany foot switch, ponieważ po raz pierwszy chyba się spotkałem z foot switchem, który jakby jest jakby zbudowany z dwóch osobnych foot switchy. Tutaj mamy fajną opcję, ponieważ nie musimy tego jakby wszystkiego mieć w takim jednym dużym foot switchu, więc swobodnie możemy poszczególne rzeczy, które nas interesują, umieścić odpowiednio w pedalboardzie. Załóżmy, chciałbym mieć przełącznik kanału troszkę w innej pozycji. Mogę to w jakiś sposób rozdzielić lub też mogę połączyć jakby dwa foot switche w jeden zespół i będę miał wszystko, jak to się mówi, pod jedną nogą. Brzmienie przesterowane i kanał przesterowany to jest przede wszystkim charakterystyka, bym powiedział, no raczej brytyjska, czyli kierunek plexi, ale naprawdę na najwyższym poziomie jest to jakaś forma troszeczkę innej interpretacji, ulepszenia tego klasycznego, legendarnego brzmienia plexi. No i mamy tutaj oczywiście dużo, dużo możliwości kreowania tej barwy przesterowanej, jeśli chodzi przede wszystkim o nasycenie, poziomy, czyli drive 1, możemy mieć bardzo delikatny drive. Załóżmy, jeśli sobie go tutaj ustawimy na pozycji nawet niższej niż była, bo ustawiłem sobie na 50%,
A, czyli tak, od razu może podpowiem, jak wygląda sytuacja tego headroomu, czyli jakby... To jest typowe brzmienie. Moim zdaniem chyba jest najciekawsze z tych trzech opcji, czyli to jest opcja DS, czyli Diamond Sound. I teraz jak przełączymy się pomiędzy headroomami, tu mamy wersję low. No dużo więcej takiego, bym powiedział, niskiego dołu. I wersja high. Jest trochę więcej gainu. Natomiast... Ja wydaje mi się, że akurat gain ja sobie mogę podbić na kanale drugim, tudzież ewentualnie zastosować booster, więc barwowo najciekawiej w moim odczuciu jest jednak ten DS, jest to bardzo klasyczne brzmienie. Oczywiście w tym momencie jakby na poziomie każdej opcji możemy zastosować solo. Oprócz normalnej ekwalizacji możemy zastosować tak zwane podbicie lub też obniżenie tego mid-switcha, czyli środkowego pasma. Zobaczmy, jak to w ogóle funkcjonuje w przesterowanej barwie. Już słychać, że jakby ten ładny taki wyższy środek troszeczkę nam tu znika. Zobaczmy sobie, co się dzieje w momencie, kiedy damy booster, tak? Ponieważ wzmacniacz jest wyposażony w dodatkowy booster. Generalnie tutaj przy drive 2 już naprawdę mamy dużo tego gainu. Eksplorując dalej kanał przesterowany wzmacniacza, postanowiłem zmienić gitarę na coś z humbuckerem. Wcześniej graliśmy na amerykańskim Fenderze Stratocasterze, takim dosyć fajnym, starym egzemplarzu wydanym na 40-lecie modelu. Teraz zagram dla Was na Gibsonie Les Paulu z Custom Shopu, więc będziemy mieli naprawdę dużo, dużo mięsa. Zobaczymy, jak wzmacniacz funkcjonuje i dalsze jego możliwości z przystawkami typu humbucker. Drive 2. Zobaczmy sobie booster.
No dobrze, czas na ostateczny challenge. Do tego wykorzystamy gitarę Jackson Warrior, jest to barytonowa siódemka. No zobaczymy, jak ten vintage'owy wzmacniacz poradzi sobie z iście metalowymi dźwiękami. Okej, czas na podsumowanie. Wzmacniacz Laboga Diamond Sound Solo 40 to naprawdę zawodowy piec z najwyższej półki. Z dużą dbałością, właściwie każdy detal. Jego atuty to przede wszystkim świetne, czyste brzmienie, jak i również możliwości barwy przesterowanej. Konstrukcja ta jest wykonana w technice point-to-point, co zapewnia też świetne walory brzmieniowe, jak i również trwałość takiego pieca. Co ciekawe, wzmacniacz ten może pracować też na napięciu 115 V, mamy tam z tyłu przełącznik. Warto zwrócić uwagę też na kolumnę, na której był ogrywany, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja, zamknięta szczelnie od tyłu. Z tunelami z frontu. Bardzo lekka kolumna, łatwa do przenoszenia, a zarazem też bardzo fajnie brzmiąca. Myślę, że wzmacniacz, a właściwie nawet zestaw, mógłbym swobodnie polecić każdemu miłośnikowi pięknych, ładnych, czystych barw, jak i również fanom ciężkiego, brytyjskiego brzmienia a la Plexi Sound. Także dziękuję serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku Spider Scrunch Time.